Cześć, witam się z Wami w nowym filmie. Już dawno nie było żadnego filmu u mnie na kanale, trochę byłam opieszała po prostu z montażem tego materiału. Tą kartkę mogliście u mnie widzieć już na Instagramie bądź na Facebooku, nawet na TikToku, gotową kartkę. A teraz przyszła pora na pokazanie Wam, jak powstawała krok po kroku. To będzie karteczka w formacie DL. Jeśli się nie mylę, wymiar to jest 20,5 na 10 cm. Ja kiedyś robiłam kartki DL-ki 21 na 10,5. Teraz robię je o te połówki mniejsze, czyli 10 na 20,5. Nie jestem pewna, czy powiedziałam prawidłowo wcześniej wymiary. Robię troszeczkę mniejsze, tak aby mieć pewność, że po prostu ta kartka jest wygodnie wyciągana z pudełka przez klienta. Jak widzicie, oczywiście na tył poszła pieczątka. Pamiętajcie, aby swoje prace, jeśli robicie je szczególnie na sprzedaż, aby je oznaczać, a nawet jeśli wręczacie, uważam, że warto już oznaczać te prace, od kogo pochodzą, ponieważ Wasi bliscy na bank będą pokazywać te prace może swoim znajomym. Nie wiem, babcia może będzie pokazywać koleżankom i wiecie, warto, aby inni zobaczyli tą pieczątkę, to tak wygląda profesjonalnie też. Ja swoje kartki oklejam papierem skrapowym na wszystkich stronach, przód, tył, w środku, na lewej stronie. Na lewej stronie zawsze robię kieszonkę na pieniądze, jeśli mówimy to oczywiście o pracach takich skrapowych, gdzie które są na jakąś uroczystość, gdzie oczywiście głównym prezentem są pieniądze, nie oszukujmy się tutaj, w przypadku ślubu tak to wygląda, że to głównym prezentem są jednak pieniądze. A kartka nasza to jest tylko takie ładne opakowanie, no tylko, a ja bym powiedziała aż nawet, tak powinno pasować. Jak widzicie, tutaj korzystam ze ścinków po prostu, które mi zostają. Często w ogóle ta strona ozdobna, to tło, nie jest takie długie, jak widzieliście. Często to jest jakiś krótszy fragment papieru skrapowego. Po prostu staram się wykorzystać to, co mi zostaje. I jak widzicie, tutaj łączę te kolory papierów Mintay Papers, Love Letters. Tutaj w tej kolekcji są takie zieleni i róże pastelowe i staram się to ze sobą wszystko połączyć. Naprzód idą arkusze papieru skrapowego, które przejechałam radełkiem, po których przejechałam radełkiem, i delikatnie zaginam tutaj rogi. Do postawienia brzegów używam tego przyrządu z Nelly Choice, jeśli się nie mylę, taki przyrząd do postawiania brzegów, ale spokojnie nożyczki w pełni wystarczają. Ja po prostu w pewnym momencie kupiłam sobie ten gadżet, bo on dużo nie kosztuje i jakoś tak lubię z niego korzystać właśnie do postawiania brzegów. Może dlatego, że mi szczerze mówiąc tak nożyczkami nigdy nie wychodziło to za ładnie i chciałam ten przyrząd kupić, żeby zobaczyć, czy będzie różnica. Nie ma za dużej, ale umożliwia na pewno zrobienie tego zdecydowanie łagodniej, bardziej kontrolowany sposób. Podklejam drugą warstwę na tekturze interligatorskiej. Mi te tektury najczęściej zostają z robienia albumów, słuchajcie, i staram się to zawsze wykorzystać właśnie przy robieniu kartek lub exploding boxów. Ostatnio bardzo polubiłam się ze skrapkami. Jest to u mnie dość ciekawe. Wydaje mi się, że większość osób ma tak, że ze skrapek przechodzi na elementy wycinane, a ja wbrew pozorom, jak kupiłam wykrojniki, maszynkę do wykrajania, niespecjalnie lubiłam pracować ze skrapkami. Rzadko z nich korzystałam, wolałam zdecydowanie wypychanki, na przykład z Axona, albo właśnie te elementy wycinane, ale one się tak pojawiły stosunkowo niedawno, przynajmniej jak ja zaczynałam tworzyć, to właśnie wszyscy korzystali ze skrapek i ja miałam trochę skrapek, ale korzystałam głównie z wykrojników takich wycinających liście, właśnie bo to ładnie wyglądało z kwiatkami. Ale tak generalnie to wady z serwetek nie miałam. Denerwowały mnie przede wszystkim, bo te elementy ażurowe bardzo ciężko się często wypycha, a tutaj korzystam ze skrapek, a przynajmniej ta serwetka to są skrapki z firmy Agiart. Tak, Agiart jest rosyjski. Później Wam wspomnę co nieco na ten temat. No ale właśnie te wykrojniki są mega ostre, po prostu bardzo ładnie wykrajają się te wzory takie ażurowe, więc jest to dla mnie jeden z lepszych zakupów, a te wykrojniki nie są jakieś koszmarnie drogie. Można je oczywiście dostać w polskich sklepach. Trudno mi powiedzieć, czy konkretnie ten wzór jest gdzieś dostępny, ponieważ ja go zamówiłam jeszcze w grudniu, właśnie przyszedł do mnie z Rosji. I słuchajcie, tutaj komponuję całą... Tutaj skomponowałam całą kompozycję, takie trochę masło maślane z tego wychodzi. Najpierw sobie wszystko poukładałam, a przyklejam właśnie później. Zwykle przyklejam wszystko na żywca, ale słuchajcie, tu chciałam mieć pewność, że wszystko będzie do siebie pasować, że to będzie miało sens. Raczej nie robię takich kompozycji za często. Jak zwrócicie uwagę na moje prace, zwykle ta kompozycja jest ułożona po lewej stronie i wokół niej tak, i po tej lewej ściance tak się rozchodzi. Jest w centralnym punkcie, a tu zobaczcie, wszystko jest właśnie w centralnym punkcie kartki. Tutaj nie ma raczej jakiejś takiej kompozycji właśnie idącej po lewej tej ściance kartki. Nie jest to dla mnie trochę nietypowa kompozycja, szczerze przyznam, ale chciałam zrobić coś nowego. I słuchajcie, tutaj korzystam tak z koronki, gipiórki dostępnej też w Zielonych Kotach, z elementów wykrajanych, wycinanych z kolekcji Love Letters od Mintay, tak samo jak papiery. Wykorzystuję wykorzystuję kwiaty materiałowe. One są z materiału z Scrapinissima, tak się nazywa marka. Trochę trudna nazwa, mam nadzieję, że jej nie przekręciłam, bo mam do tego talent. Te kwiaty są dostępne w Tekturkowo i to jest jeden z lepszych zakupów w ogóle. One są trochę drogie, ale naprawdę one wyglądają, według mnie wyglądają naprawdę ciekawie. Tutaj sięgałam trochę skrapków właśnie z Pagiartu i tam były takie frędzle wycinane też z papieru z fantazy. Oczywiście wstążka, ja wszędzie wpycham wstążki, tu widzicie, że wprowadziłam taki akcent czerwieni, pomimo tego różu, zieleni, taki bardzo bogaty jest bogata jest ta kartka, ale chciałam tam trochę coś czerwonego jeszcze przemycić. I słuchajcie, chciałam Wam jeszcze powiedzieć parę słów właśnie o tych wykrojnikach rosyjskich. Ja wiem, że teraz jest straszna nagonka oczywiście na wszystko co rosyjskie, ale powiem Wam, że ja na samym początku też tak zareagowałam. Nie, Jezu, jak ja mogę z tych skrapek korzystać? I nie chcę na to patrzeć, nie chcę tego dotykać, źle o tym myślałam. A potem tak ochłonęłam, stwierdziłam, no ale kurczę, to nie jest jakaś wielka firma, która produkuje te wykrojniki, zresztą one są produkowane w Chinach, żeby było zabawniej, a nie w Rosji, więc przechodzi to przez chińskie łapki. Tak. Pojawił się też ciekawy post z Zielonych Kotów, gdzie uzasadniali, dlaczego nie zrezygnują ze sprzedaży produktów, które już posiadają, tak? Zapłacili za nie jako firma i pośredniczą w sprzedaży. Więc jeśli to ma Wam poprawić humor, to oczywiście możecie kupić to w polskim sklepie i polscy pracownicy dostaną pieniądze dzięki Waszym decyzjom zakupowym. No u mnie to akurat zostało trochę pominięte, można powiedzieć, że tylko Poczta Polska zarobiła i celnicy, bo musiałam tutaj pokryć opłaty pocztowe i celne. Więc państwo zarobiło sobie trochę. Nasze kochane państwo zarobiło trochę dzięki moim decyzjom zakupowym w sklepie rosyjskim. Ochłonęłam trochę, bo zrozumiałam, że małe firmy, w tym rękodzielnicze przede wszystkim, nie są niczemu winne. To nie są żadni oligarchowie, to nie są ludzie potężni z pieniędzmi, oni nie podejmują decyzji politycznych, a nie oszukujmy się, u nas w Polsce też często słuchamy takich tekstów typu, no ja tej władzy to nie wybrałem, więc ja umywam ręce, nie? No umywać ręce no to można, no oczywiście, ale no, u nas to przynajmniej, mam nadzieję, że demokracja jest jako taka i ta decyzja naprawdę została podjęta większością głosów, a w Rosji niestety ta demokracja jest tylko i wyłącznie na papierze, co myślę, że czego większość z nas jest świadoma. Ok, wygadałam się Wam trochę, więc powiem nieco o kartce. Jak widzieliście, to dałam troszeczkę sznurka, no musiałam po prostu, no sorry, no musiałam, po prostu lubię gdzieś wcinać sznurek. Oczywiście zapomniałam o nim wcześniej, bo powinnam go była tam wcześniej dodać, no ale gdzieś tam go powciskałam jeszcze. A oczywiście coś, co ja ostatnim czasem bardzo polubiłam, czyli wciskam wszędzie mikrokulki, gdzie się tylko da. Albo mikrokulki, albo chlapania, no cokolwiek musi być. Cokolwiek błyszczącego. Ja mikrokulki przyklejam na Heavy Body Gel. Z tego co wiem, to jest to jedno z najmocniejszych mediów, jakie możemy mieć dostępne. Tak, te wszystkie mikrokulki, powiem Wam tak, to może odpaść trochę, no bo widzicie, ja ten klej, no to nabieram, to niedokładnie, coś tam przykładam. Trochę na pędzelek, trochę na kartkę, no to wiadomo, że troszkę tych mikrokulek się osypie, czy też brokatu, no pójdzie brokat jeszcze. Oczywiście zdarzy się, że to się gdzieś tam osypie jeszcze u klienta, no ale to nie będą takie wielkie straty, nie zostaną jakieś kulfony, bo ten Heavy Body Gel, słuchajcie, ten, który ja mam, wysycha fajnie na matowo, więc naprawdę go nie widać. Okay, teraz idzie jakieś konfetti chyba takie kupione gdzieś w jakimś sklepie przy okazji. Mam mnóstwo tych błyskotek ostatnio właśnie kupionych, cekinów, no brokatów, masę tego mam. Kupione właśnie po świętach, jakoś tak powiem, że zachciało mi się błysku w moich pracach. Kiedy wcześniej tak właśnie były one raczej pozbawione takich detali, więc jest teraz tak na bogato. Oczywiście klienci sobie czasami życzą, żeby nie było tych błyskotek, więc jest to zrozumiałe. Nie każdemu musi się to podobać, tak? Niektórych może wyglądać to trochę kiczowato. No, na zdjęciach według mnie wygląda to fajnie, na żywo faktycznie na żywo trochę aż za bardzo. Ciekawa jestem, jakie jest Wasze zdanie odnośnie właśnie tych cekinów na kartkach. No i w świetle ostatnich wydarzeń, czy już trochę ochłonęliście i udało Wam się troszeczkę wrócić do normalnego rytmu. Ja wciąż jestem trochę skołowana, ale staram się jakoś tutaj funkcjonować w miarę normalnie, jak się da. Jestem ciekawa, jak Wy sobie radzicie. I mam nadzieję, że sprawiłam Wam przyjemność. Oderwałam Was od zmartwień tą pracą. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia w następnym filmie.